Józef Rybicki zwiał z Mamra. Kiedy remontowano mury, administracja przeznaczyła go do pracy. Miał jeszcze odsiedzieć 2 lata. Karany wielokrotnie. Recydywa. Teraz ma paskudną historię. Zdążył wyrwać strażnikowi pistolet i strzelił do niego. Żona strażnika jest już czarującą wdową. Bóg wie, jakim cudem udało mu się zwiać. Teraz gdzieś się pęta. Spluwę ma ze sobą. Trzeba mu pomóc wrócić, bo sam nie ma ochoty. Zaraz, zaraz. Chyba go znam. Jak mu tam? Józef Rybicki. Rybicki. Tak, pseudonim święty. Ja bym wiedział, ile to już lat temu. Mieszkał kiedyś na Marymoncie. Ograbili jakiś sklep czy coś w tym rodzaju. On wtedy stał na cynku i to go uratowało. Zobacz, czy się zgadza. Ten sam. Na pewno jest w mieście. Jeśli jest, to go będę miał. Ostatecznie tu najłatwiej się ukryć. Może byś pojechał tam jeszcze dzisiaj? Dobra, pojadę. Lubię jeździć na peryferię. Mam tam znajomego ogrodnika, kupię sobie trochę pomidorów. Może i tobie? Nie, znoszę pomidorów. O. Co ty robisz? To wbrew instrukcji, w takich wypadkach trzeba brać ze sobą. Bardzo bym lubił tę robotę, gdyby nie to żelastwo. Cóż to za życie, kiedy pod pachą trzeba taszczyć 0,5 tony. Człowiek powinien się czuć swobodnie. Cześć. Cześć. Thank you.
Wonson, żeby cię tu więcej moje oczy nie widziały, ty szczeniaku. Bo cię tak urządzę, że mnie zapamiętasz na całe życie. Absurdaku jeden, nie masz gdzie przychodzić? Matce za mleko zapłacić, a nie za dziewuchami latać. Patrzcie go, pętaka, romansów mu się zachciało. Żebyś mi się tu więcej nie pokazywał, bo cię gnaty poprzetrącam. A tobie dziwko wybije flirty z głowy. Odechce ci się, chłopu. Czego pan sobie życzy? Chciałem się zobaczyć z mężem. Ja też bym go chciała widzieć. Siedzi w kiciu spokojny, a się muszę z nią użerać. No przebieraj się, bierz torbę i do roboty, na co czekasz? Gdzie? Przebrać się! Rady nie można sobie z nią dać. Gdzie jest mąż? Mówiłam, już siedzi. Już nie, uciekł. I wczoraj był tutaj. Jak pragnę wychować córkę, dawno go nie widziałam. Widzi pan, jak ja się muszę sama męczyć. Może pan wejdzie do mieszkania, bo tu nawet swobodnie porozmawiać nie można. Dziękuję. Gorąco, wolę się przejść po świeżym powietrzu. Jak pan uważa. Do widzenia. Fiory, te marchewki na kurzych główienkach. Dlaczego ja to tak lubię? Powinienem tego nienawidzieć. Przedmieścia, tych gęb, tych pokracznych domków, które obsiadły miasto wokoło. Powinienem tego nienawidzieć. Dobry, ciociu. Pan do mnie? Nie, do szefa. Zdziwiłem się tylko, że nie na bazarze. Nie ma interesu. Domem się trzeba zająć, o. Kto tam? Dzień dobry. Dzień dobry. Co nowego? Pomaleńku. Ale idzie. Jakoś idzie. No to chwalić Boga. Zje pan coś przed drogą? Ja nigdzie nie idę. Idzie pan ze mną do komisariatu. Po co? Złożę pan króciutkie zeznanko. Wie pan jakie? Nic nie wiem. Nie szkodzi. Tam się pan dowie. W Śródmieściu ukradziono samochodzik. Cwaniacy, co? Otóż
samochodzik ten znaleziono niedaleko stąd. Szkoda tylko, że stał na cygielkach. Nie miał opon i innych części, o które teraz tak trudno. Ale o co chodzi? Może pan przecież do jasnej cholery powiedzieć. Właściwie nie wolno mi tego opowiadać, ale zrobię to przez osobisty szacunek dla pana. Ten, który nam to mówił, twierdzi, że pan pomógł w rozbiórce. Ale ja od razu protestowałem. Znam przecież pana doskonale i cenię pańską uczciwość. Czego pan chce ode mnie? Szukam kogoś, komu chciałbym uścisnąć dłoń. Nie widziałem go kupę czasu. Źle mnie tęsknota. Kto to taki? Rybicki. Józef Rybicki. Mieszkał kiedyś obok pana. Siedzi w pudle. Niestety, już zmiał. Tak? Nie wiedziałem. Szkoda. Ma pan benzynę? Oczywiście. Niech pan obmyje ręce, bo poplamie pan formularze zeznań na komisariacie. Coś tak, jakbym słyszał, ale nie jestem pewny. Nie szkodzi. Ja poczekam, aż pan sobie przypomni. W międzyczasie możemy porozmawiać o czymś innym. Kto otworzył drzwiczki samochodu? Przypominam sobie już. Był tu wczoraj. Widzieli go wieczorem. Kto? Stanisław Olczyk. Kelner z przystankowego. A jak tam będzie z tym samochodem? Ja myślę, że te części powinny dziś wieczór wrócić do właściciela. Postara się pan dogadać z nim. No, a jak nie będzie chciał, przyjdź pan jutro na komisariat. Trochę odejdzie za szczere przyznanie się do winy. No, daj Boże zdrówko. Panie Kaziu, tylko jednego. No. Uch. Zbliża się godzina 12. Krakowski Obserwatorium Astronomiczne poza czasu do planetą do tej sekundy. Po sygnale czasu i sygnale zbiorowego połączymy się z duszą. Co pan życzy? Co może być? Bigos i Klopsik. Nie tylko. Może być jeszcze 5 lat. Siadać. Poznaję. To ty mnie zahaczyłeś. Nie tylko ciebie. Pojęcia nie masz, ilu już po tobie i ilu przed tobą. Zamykałem najrozmaitszych facetów. Doliniarzy, kasiarzy, waluciarzy. Dziewczynki, koników, szabrowników, łapowników. Nawet mi się gadać na ten temat nie chce. Mali głupi gówniarze. Boicie się milicji, a naprawdę nie wiecie, kto ona jest. Cóż ja bym zrobił bez ciebie, Stasiu? Bez innych, bez waszego strachu, bez waszej ciągłej biedy, bez waszych interesów i kombinacji, na których kładziecie się jak dzieci. Kim byłbym bez was? Razem ze wszystkimi w mundurach, z samochodami, z radiem. Z takimi chłopakami, którzy potrafią wyłapać odcisk twoich wzruszających paluszków wśród miliona innych. Jak wy to mówicie? Jak pragnę kochanej wolności? Polubiłem was. Nudzicie mnie, ale polubiłem was. No, a teraz przynieś dwie wódki.
Napijmy się przed drogą. Gdzie idziemy? Tam, gdzie zawsze, synu. Myślałem, że w tym prześlicznym miejscu odzyskasz spokój ducha i żyjesz uczciwie. Zawiodłem się na tobie. Tym razem nic do mnie nie macie. Nie mamy, ale możemy mieć. Wszystko jest przestępstwem, jeśli się spojrzy na to z pewnego punktu widzenia. Trzeba tylko znać ten punkt. Stale mijacie się z prawem. Sprzedajecie wódkę po 5 złotych drożej. Kupujecie od szoferów spędzoną benzynę. Nie płacicie za tramwaj. Mówicie złe rzeczy o ludziach, o których nie wolno źle mówić. Czy chcesz jeszcze dowodów, synu? Mogę się postarać o każdy. Jeśli nie przypomnisz sobie jednego z twoich klientów, który był to wczoraj albo przedwczoraj. Którego? Kiedy sprzedawałeś ostatni raz wódkę Rybickiemu? Był tu wczoraj wieczór. On wiedział, że wsiąknie. Z nim klapa. Dziękuję ci, synu. I nie wracaj na bazar. Waluta to nie dla ciebie. O ile pamiętam, twoja specjalność włamania. Trzymaj się tego. Ile płacę za wódki? Moje. O, nie. Już dawno marzyłem o tym, żeby się z tobą trącić. Gdzie on teraz może być? Na cypelku nad wodą przy porcie. Dziękuję. Bądź zdrów, synu. Wiem, że tutaj gdzieś jesteś i czekasz na mnie. Leżysz teraz i patrzysz w sufit. Modlisz się, żebym już przyszedł po ciebie. Masz w łapie pistolet, ale już nie strzelisz. Boisz się pójść samemu na komisariat. Rozumiem, że nie możesz. Są takie sytuacje, kiedy człowiek chce być schwytany. Kiedy samemu nie jest się w stanie nic zrobić. A wtedy każdy, kto skuje i za mordę przyprowadzi z powrotem, jest przyjacielem. Są takie sytuacje i trzeba się z tym pogodzić. Wujek jeszcze śpi? Śpi. Przyjechał dopiero przedwczoraj? Tak. I pewnie nie kazał ci, żebyś o nim mówił? Tak. No widzisz, ja znam Wujka, on na mnie czeka. Pokaż, gdzie on jest. Tam, na górze. Thank you.
Anio, czego znowu? Jeśli wyciągniesz pistolet, źle się skończy. Już po wszystkim. Niestety. Ja wiem, nie myślałeś o tym, że to tak szybko pójdzie. Nie było cudów. Trafiłem do ciebie jak do własnej żony. Dzisiaj nie warto uciekać na wolność. Mówi ci, jest ciężko. Nikt nie chce ryzykować i każdy cię wyda, byle mieć tylko trochę spokoju. Teraz nie można się ukryć. Ludzie się zmienili. Wszyscy kombinują, jak tylko mogą. Każdy ma brudne łapki. Każdy boi się o siebie. Nad każdym ciąży jakiś wyrok. Mniejszy czy większy, ale zawsze wyrok. Boją się więzienia. Kochają wolność. Myślą, że wolność to już wszystko. Przysięgłem sobie, że ucieknę. Wtedy wolałem śmierć od kryminału. Każdy z was myśli tak samo. A kiedy znajdziecie się na wolności, robicie się słabi jak lalki wypuszczone z rąk. Zapominacie, że czas poszedł naprzód. Wracacie do swoich, a tu każdy ma swoje parszywe 1000 złotych na głowie i trzęsie się o nie. Mówi ci, niejednego już w ten sposób przyskrzyniłem. Sam skończę ze sobą. Starczy. Nie zrobisz tego. To nie dla ciebie. Miałeś dobre życie. Kupę forsy, po kilka kochanych naraz. Tacy jak ty nie robią tego. Jeśli wrócę tam, i tak dostanę krawat. Gdyby nie ten cholerny strażnik, dostałbym najwyżej trójkę dolewki. Cóż tego? No może zresztą nie. Wolność teraz nie dla ciebie. To nikt nie będzie chciał ryzykować. Będziesz się musiał tylko ukrywać i dręczyć. Tak i tak skończą z tobą. Możesz jeszcze odpocząć i pomyśleć o tym wszystkim. Nikt cię nie będzie dręczył, ani śledził. Nie sypnie ci żaden koleżka. Nie będziesz się potrzebował ciągle bać. Dostanę krawat. Nie wiadomo. Nic nie wiadomo. A jeśli nawet... Cóż, wszystkich nas to w końcu czeka. Tak, to jedyna prawdziwa wolność, jaka dla nas istnieje. Zrobi to ktoś za ciebie, nie potrzebujesz się o to troszczyć. Zresztą, trwa to tak krótko. Tak czy owak, za późno o tym myśleć. Thank you.
Podasz go sam w komisariacie. Nie lubię tego nosić. Człowiek powinien się czuć swobodnie. Zapalę papierosa. Dobra. Czekaj tu na mnie. Mam cię do załatwienia u ogrodnika. Za 15 minut jestem z powrotem.